Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Jasińska, jestem kucharzem, trenerem oraz również nauczycielem. I dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć troszkę więcej takiej strony edukacyjnej na temat wody, która płynie z naszych kranów. Przepisem, który przygotowałam, to jest kuskus z suszonymi pomidorami. I kuskus wcale nie jest kaszą, tak jak wszyscy potocznie ją nazywamy, ale kuskus jest makaronem, a dokładnie makaronem, który przygotowuje się z twardej pszenicy durum w połączeniu z wodą. Zapraszam serdecznie do obejrzenia i do odtworzenia przepisów w Państwa domach. Jednym z moich ulubionych dań jest kuskus z suszonymi pomidorami. I tak jak Ci wcześniej wspomniałam, kuskus wcale nie jest kaszą, ale kuskus jest makaronem, który pozyskuje się z twardej pszenicy durum w połączeniu z wodą. Żeby kuskus nam się przygotował, wcale nie musimy go gotować. Wystarczy, że kuskus wsypiemy do miski i zalejemy go bardzo gorącą wodą płynącą prosto z kranu. Pracownicy wodociągów stoją na straży czystości tej wody, dlatego też wcale się nie musisz obawiać tego, że coś może z nią być nie tak, dlatego że jest na bieżąco badana w akredytowanych laboratoriach. Kuskus musi być całkowicie zakryty wodą, żeby nam ta woda nie odparowywała. Przykrywam to małym talerzykiem i zostawiam tak kuskus na jakieś 5-7 minut, żeby wchłonął całą tą ilość wody, którą do niego wlałam. W międzyczasie, nie marnując go, przygotowuję pozostałe składniki, z którymi zmieszam napęczniały i prawie że ugotowany w gorącej wodzie kuskus. Siekam bardzo drobno suszone pomidory. Przygotowuję z nich taki ala, rzekłabym nawet tatar. W wersji roślinnej możesz tak naprawdę pominąć nawet dodatek tego kuskusu i na przykład przygotować samych tych dodatków, czyli z pomidoru i z czosnku, mozzarelli oraz nerkowców, taki właśnie wegański tatar. Ale ja chciałabym, żeby to danie było dużo bardziej pożywne, dlatego właśnie wymieszam go z napęczniałym, prawie że ugotowanym kuskusem. Siekam bardzo, bardzo drobno. Tutaj ten moment jest bardzo istotny. Kuskus jest bardzo drobny, jeżeli napęcznieje i wchłonie całą wodę, to odrobinę się powiększa, natomiast nadal jest dość delikatnym właśnie makaronem. Dlatego chciałabym, żeby te kawałki tego pomidora również były bardzo małe. Nie lubię marnować produktów w kuchni, dlatego całkowicie posiekany pomidor, ten suszony, ma jeszcze w sobie odrobinę tłuszczu, bo przeważnie suszone pomidory są właśnie w oleju. Jest to olej słonecznikowy albo olej rzepakowy i podam to danie, jako że mam okazję przygotować je na ciepło, podam to danie z dodatkiem właśnie jajek, które przygotuję, a dokładnie sadzonych jajek i do ich smażenia właśnie wykorzystam olej z tych suszonych pomidorów. Jeżeli zostaje Ci taki olej z suszonych pomidorów, nie wylewaj go w żadnym wypadku, zostaw go w słoiku, możesz go użyć do dressingu, do sałatki albo właśnie usmażyć na nim jajko sadzone. W przygotowaniu tego dania używam orzechów nerkowców. Jest to też fajny pomysł i patent na to, żeby przemycać orzechy w codziennej diecie, a nie traktować je tylko jako przekąskę do jedzenia przed telewizorem. Możecie do tego przepisu na przykład zaangażować dzieci i dać im możliwość na przykład posiekania tych pomidorów. Nie ma tutaj znaczenia, czy ta kosteczka będzie drobno posiekana, czy będzie ładna, czy będzie brzydka. W całości będziemy to danie mieszali z naszym kuskusem, więc wielkość kawałków tutaj nie ma takiego znaczenia. W miseczce po pomidorach zostało mi odrobinę oleju. Natomiast jest on również potrzebny do tego, żeby ta nasza kasza skleiła się z pomidorami. Dokładnie tyle mi tego oleju zostało. Przykładam z powrotem posiekane pomidory do miseczki. No i tak, główny składnik dodatku do kuskusa jest gotowy. Teraz przyszła kolej, żeby posiekać czosnek oraz drobno poszatkować mozzarellę. Pomidory posiekane, zabieram się za czosnek. Jak łatwo posiekać czosnek? Jeżeli macie czosnek w łupince, zgniatamy czosnek w całości. Dzięki temu łupinka nam bardzo łatwo zejdzie
i nie musimy walczyć, żeby z czosnkiem, żeby ją zdjąć. Z kolejnym zrobię to samo. Obieram łupinkę. Łupinka nie jest mi potrzebna. I siekam czosnek bardzo drobno. Tutaj też to ma akurat znaczenie, dlatego że ten czosnek ma być takim dodatkiem aromatycznym do naszego dania, ale również dodatkiem zdrowotnym, dlatego że czosnek jest bardzo zdrowy. Ale nie chciałabym, żeby miał za duże kawałki, żeby gdzieś tam nie przeszkadzał nam w momencie, kiedy będziemy delektować się delikatnym kuskusem i dobrze posiekanymi pomidorami. W tym przepisie używam czosnku, soli, pieprzu oraz bazylii, ale tak naprawdę możesz tutaj dodać oregano, możesz pominąć czosnek, jeżeli go nie lubisz. Zostawiam Ci tutaj całkowitą dowolność, żebyś przygotował i użył przypraw oraz ziół, takich, jakie najbardziej lubisz. Przekładam go do miseczki. Dzięki temu, że kuskus wchłania nam całkowicie tą wodę, którą braliśmy, mamy czas na to, żeby przygotować pozostałe produkty i nie marnujemy czasu na czekanie, aż danie będzie gotowe. Mamy posiekane. Pokroję jeszcze bardzo drobno mozzarellę. Można tą mozzarellę również starkować na dużych oczkach, tak żeby kasza, która będzie ciepła, ogrzeje na mozzarellę i delikatnie się ona rozpuści. Dzięki temu też sklei naszą kaszę z pomidorami oraz czosnkiem. Czym drobniej posiekacie albo starkujecie tą mozzarellę, tym łatwiej się ona roztopi. Przekładam z powrotem do miseczki. I za moment sprawdzę, co się dzieje z moim kuskusem. Jak widzisz, kuskus wchłonął całą wodę, pięknie napęczniał, super się prawie że ugotował w wodzie, która płynęła prosto z kranu. Do takiego napęczniałego kuskusa dodaję po kolei produkty, które przygotowałam. Zaczynam od suszonych pomidorów z dodatkiem również tego oleju, który powstał, który się wydobył podczas jego siekania. Dodaję również nerkowce i tak sobie myślę, że mogę je troszkę pokroić. Jeżeli macie już połamane, drobniejsze, to nie musicie, ale ja bym chciała, żeby one jednak były trochę mniejsze. Kuskus jest węglowodanem, suszone pomidory dadzą nam dużo energii, są zdrowym dodatkiem w codziennej diecie. Orzechy są niezbędne i bogate w selen oraz potas, więc jest to bardzo bogate i bardzo odżywcze danie. Dodane dodaję posiekaną mozzarellę, która jest źródłem białka. Do tego daję czosnek, który jest naturalnym antybiotykiem. Dwie łyżki suszonej bazylii. I całość mieszam. Za moment przyprawię to solą oraz pieprzem. Musicie natomiast zwrócić uwagę, dlatego że suszone pomidory są już w zalewie, która jest dość dobrze przyprawiona, więc zanim dodacie soli oraz pieprzu, skosztujcie, czy na przykład suszone pomidory nie były za słone. Moje były dość łagodne, zalane olejem słonecznikowym, dlatego potrzebują tutaj dodatku soli oraz pieprzu. Sól oraz pieprz. Moje danie jest prawie gotowe. Potrzebuję jeszcze przygotować jajko sadzone. Rozgrzewam patelnię. I tak jak wcześniej wspomniałam, odlałam tutaj odrobinę oleju, który mi został właśnie z suszonych pomidorów. Wlewam olej na patelnię.
i rozgrzewam go tak, żeby patelnia była bardzo mocno rozgrzana. Dzięki temu jajka, które będę przygotowywać, bardzo szybko się zepną i stworzę pyszne, cudownie skomponowane, bogate w wartości odżywcze danie. Zanim to wszystko razem będę łączyć, skosztuję, czy kuskus jest dobrze przyprawiony. PH. Mam przygotowaną łyżkę. Czekam, jak się rozgrzeje olej. W międzyczasie wbijam jajko do miseczki. Dużo łatwiej będzie mi wtedy przełożyć takie jajko, wlać bezpośrednio na patelnię. Nie będę musiała się stresować, że mi pęknie albo się rozleje podczas rozbijania. Mogę już zacząć od tego, że na dole, czyli na spodzie talerza, udekoruję pięknie liście miksu sałat. Możecie użyć roszponki, możecie użyć szpinaku. Danie ma być nie tylko smaczne i nie tylko bogate w wartości odżywcze, ale również musi pięknie wyglądać. Możemy, ja to zawsze nazywam takim dywanem przygotowanym właśnie z ziół albo sałaty. Olej się rozgrzewa, już jest bardzo ciepły. Wrzucam, a dokładnie delikatnie przekładam jajo, tak żeby mi się zaczęło smażyć. W międzyczasie przekładam pyszny kuskus na talerz z sałatą. Muszę jeszcze troszkę. I na górę ułożę sadzone jajko. Pięknie to wygląda, cudownie pachnie, a jeżeli przygotujesz to samodzielnie w kuchni, to zobaczysz, jak cudownie smakuje. Ja lubię, kiedy jajko sadzone, kiedy białko jest ścięte w jajku sadzonym, a żółtko jest delikatnie płynne, ale jeżeli drażni Cię płynne żółtko, możesz doprowadzić to jajko do takiego całkowitego ścięcia i nałożyć na górę kaszę kuskus z suszonymi pomidorami. Jajko gotowe. Przekładam delikatnie na naszą kaszę. I jak widzisz, w bardzo prosty sposób, z wykorzystaniem wody z kranu, bez gotowania, można przygotować ekspresowe, szybkie i bardzo pożywne danie. Życzę Ci smacznego!